Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj ja dam Wam przykaz od Kryona, gdzie jest wyższy ja. Witam Was, jestem Kreon ze służby magnetycznej. Jak się masz w przejściu, pracowniku światła? To są czasy próby, moi drodzy, kiedy lightworkersy pokazują, że są. Lightworker samym. Są to czasy większego współczucia, życzliwości i miłości niż w ciągu ostatnich 8 lat, ostatnich 7 lat, ostatnio 6 lat. Czy świat może być o wiele bardziej skomplikowany niż ci powiedziano? Co teraz intuicja mówi ci o celu twojego życia? Konwergencja harmoniczna nie tylko spowodowała przesunięcie energii planety, Odważyło ci możliwości osiągnięcia stanu oświęcenia, a oto ona przed tobą. Zawsze będzie trójwymiarowe pytanie, co teraz robić? Błogosławiony jest człowiek, który w sercu odczuwa odpowiedź i powie, pójdę tą ścieżką, znajdę swoją prawdę. Rozumie bowiem, że sam proces poszukiwań tworzy światło dla planety nie będzie wchodził w żadną strukturę, a nie będzie członkiem żadnej organizacji i będzie samodzielnie zadawać pytania o siebie. Nadszedł czas. Czy zauważyłeś, że psy potrafią kochać? Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy miłość jest podstawową prawdą w Królestwie Zwierząt i Roślin na Ziemi? Czy kiedykolwiek kochałeś te rośliny? Czy ona odpowiadała na twoją miłość? Tak. Ale roślina nie może nawet myśleć, może tylko reagować. Czy to nie mówicie, że być może istnieje coś więcej niż nawet ludzkie myśli? A jeśli miłość Boga jest wszędzie, we wszystkim? Przez ostatnie 10 lat astronomowie również zaczęli to zauważać. W sprzeczności z zasadami przypadkowości widzieli, bez względu na to wszystko, wszechświat został stworzony do życia. Gdziekolwiek spojrzeli, wszędzie znajdowali okazję do życia. Nadali nawet nazwę temu dzikiemu i nielogicznemu zjawisku naturalnemu. Nazwali to inteligentnym projektem. Oto jest uznanie, że w jakiś sposób coś, co stworzyło galaktyki, miało inteligencję. и склонность до жизни. Створца есть чистым, безусловным милостям, с замилованием до жизни, а также группам, заложенным из миллионов так званых душ. По другой стороне заслона не ма людских цех, с выемком едной цехи милости, которую уважаешь за правдивым, потому что она также имеет мощь на земле. Только несколько явностей Przychodzi przez zasłonę w stanie nienaruszonym. Miłość, muzyka, sztuka, kreatywność i marzenia o domu. To są Twoje jedyne cechy podobne do Boga. Wszystko inne jest dziełem Twoich rąk, umysłu i własnego, trójwymiarowego systemu. Ludzie mają wielką, bardzo wielką moc. Ten ich aspekt. Widzę wszystkie formy życia, które są w stanie dostrzec stan wielowymiarowy. Największą ironią stworzenia jest to, że znajdujesz się w trójwymiarowym świecie. Jednak masz w sobie tak wielką kwantowość, że Twoje pole kwantowe ma 8 metrów szerokości. Każdy ma to. Prawda jest taka, że na tej planecie znajdują się jedynie istoty, które zawierają Boga wszechmogącego i nazywa się to dwunasta warstwa DNA. Stwórca jest w tobie, a ty nawet o tym nie wiesz. Pole twojego DNA krzycze o tym i ma niesamowitą moc. Może przesuwać góry, zatrzymywać trzęsienie ziemi i wulkany oraz utrzymywać życie przez setki lat, ale jeszcze w to nie wierzysz. Stoisz u progu odkrycia tego, co jest w tobie zawarte. Ta zmiana, która rozpoczęła się w 1987 roku i będzie trwała ponad 36 lat, położy podwaliny pod fraktal czasowy widziany i przewidywany przez tysiąclecia. Właśnie dlatego że on jest tutaj. Miałeś swobodne wyboru: czy dokonać tego przejścia, czy nie, i dokonałeś go ma potencjał do ustanowienia pokoju na ziemi bez masowego odwoływania się do systemów duchowych, ponieważ wszystkie systemy wierzeń na waszej planecie będą ewoluować i zaczną obejmować mądrość miłości i integralność boskiej kobiecości. Wszystkie warstwy DNA wzmocnią się, co już zaczynają robić. Świat bez wojen nie oznacza Przywiązanie wszystkich jego mieszkańców do tych samych przekonań. Po prostu pojawi się mądra i rozwinięta wzajemna zgoda, że wojna jest barbarzyńskim systemem o przestarzałej energii, której ludzie po prostu nie potrzebują. Zamiast tego będę trzymać się wzniosłej logiki, pozbawionej chciwości i chęci manipulowania i będę podążać za myślą, że Ziemia jest pogrążona w kwantowości, i że wszystkie kraje podlegają prawom natury. Pracujemy razem. W tym życiu tego nie zdobędziecie, ale kochanie, będziecie tam. Niektórzy, czytający, a może nawet piszący, przyczyniają się do tego wydarzenia. Jesteś w stanie manifestować rzeczy na tej planecie, których pragniesz, ponieważ jesteś tego wart. Wewnątrz DNA znajduje się niesamowita ilość energii w stanie przejścia dla Ciebie. DNA jest większe niż myślisz. Jest nie tylko rysunkiem Twojej dziedziczności, ale ma w sobie zapisy Akaszy. Ma Twoje anielskie imię w środku. Ma to, co pozwala Ci mieć wiarę i przekonania. Tam jest wyższe ja i przemogący Bóg. Jest wielowymirowej. Im wyżej wibruje, tym bardziej synchronizuje się z twoimi biologicznymi, ludzkimi komórkami. Im wyżej wibrujesz, tym bardziej świadome są twoje komórki, jeśli chodzi o to, co jest wokół nich i szefa, który nimi zarządza, którym jesteś ty. Kiedy przychodzi czas, kiedy przychodzi czas, aby ta komórka dokonała swoich podziałów w tym miejscu, poprawia się stan Wibracyjny człowieka. Jeśli wcześniej tego nie słyszałeś, musisz to teraz usłyszeć, gdzie jest wyższe ja. Cóż, dosłownie, to musi być gdzieś wyżej, prawda? Ale tak nie jest. Jedyną rzeczą powyżej jest twoje postrzeganie tej wibracji. Ma takie miejsce, że chcesz mu się kłaniać. Czy widziałaś, że wielu z was? Отвидевают церкви, чтобы навязать за собой контакт. Кленькаш, слышишь музыку и молишься до себя. Высшая я, этот великий аню, златая истота, та частица, которая есть поощрена с другой стороной заслоны, которая является ядрем твоей души, завше выдается Богом. Но это часть тебя, есть в твоем ДНА. Chciałbyś mieć z nim stały kontakt, prawda? Cóż, dopóki nie pojawiła się ta nowa energia, musiałeś na to zapracować, więc wykraczała to za zwykłe możliwości ludzkiej świadomości. A teraz nie wychodzi? Co powiesz o 100% związku ze swoim wyższym ja? Cóż, Kryon, jakby to miał, byłby jak mistrz. Dokładnie. A to powstrzymuje cię przed uznaniem takiej możliwej drogi istoty ludzkiej. Trochę za dużo dla ciebie, tak? Nie, nie za dużo. To poczucie celu życia poczucie, że jesteś tutaj z jakiegoś świętego powodu. Och, problemy przychodzą i odchodzą ale to tylko życie. Miłość Boga jest zawsze w Twoim sercu, zawsze w kontakcie. Energia zmiany zaczyna zmieniać Twoją zdolność do osiągnięcia tego, a teraz staje się o wiele łatwiej zostać mistrzem i rzeczywiście tak jest.